Państwa, na otwarciu wystawy, której sprawcą jest obecny tutaj pan Stefan Arczyński. Witam gorąco pana Stefana i małżonkę. Wystawa nosi tytuł Fotografie Stefana Arczyńskiego. I zaprosiliśmy pana do zorganizowania tej wystawy, do pokazania swych prac, w związku z tym, że wiele, wiele lat temu był pan przez krótki okres swojego życia mieszkańcem Kamiennej Góry. Dziś jest pan bardzo znanym i cennym fotografem, znanym w całym kraju, mieszkającym właściwie przez całe swoje to polskie życie we Wrocławiu, tylko kilka lat spędził w Kamiennej Górze. A ta wystawa jest to tylko niewielki wycinek tego, co pan sfotografował. Naprawdę wielki wycinek dorobku twórczego pana Stefana Arczyńskiego. Bardzo dziękuję za przybycie tutaj do nas. Proszę bardzo, dziękujemy. Ja mogę kilka słów o panu. Jak to się stało, że pan się zajął fotografią? Pan Stefan Arczyński urodził się w Essex w roku 1916 a jego rodzice emigrowali do Niemiec w 1900 roku z Wielkopolski. Aż do 1945 roku mieszkał w Niemczech i tam właściwie nauczył się fotografowania. Uczył się tego głównie właśnie w zakładzie fotograficznym w Essen. Była taka typowa fotografia usługowa, zdjęcia jakieś do paszportów i takie inne typowe zdjęcia, ale zawsze nad naukiem, ponieważ w tym zakładzie fotograficznym nauczył się głównie strony technicznej fotografowania, a robienia zdjęć artystycznych nauczył się już sam na podstawie wydawnictw, na podstawie znajomości różnych artystów niemieckich, którzy w ówczesnym czasie zajmowali się fotografią, a miał bardzo była to bardzo dobra szkoła, ponieważ niemiecka szkoła fotografii końca lat 20. naszego wieku to w zasadzie jedna z najlepszych szkół fotografii w Europie. Pan Stefan Arczyński od 1946 roku mieszka w Polsce, początkowo w Lubawce, gdzie przybyła po wojnie jego siostra. Pracował w Kamiennej Górze, miał tutaj zakład do 1950 roku. Gościmy tutaj także panią, która w ówczesnym czasie współpracowała z panem Arczyńskim. Panią, którą właściwie zna cała Kamienna Góra, panią Brandysową, która prowadzi do dzisiaj swój zakład w Kamiennej Górze. Bardzo nam miło. W roku 1950 wyjechał pan do Wrocławia i przez krótko prowadził zakład fotograficzny, ale to był bardzo krótki epizod, to był tylko rok, prawda, we Wrocławiu, bo później otrzymał pan tytuł fotografa, artysty fotografa i został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików i już wówczas przestał pan prowadzić ten zakład fotograficzny. Pracował pan w różnych wydawach, ilustrował mnóstwo książek i różnych wydawnictw. Jeszcze nie wspomniałam o tym, że początki tej fotografii, dobrej fotografii w wykonaniu pana Stefana Arczyńskiego, nie tej fotografii typowej dla zakładów fotograficznych, to są głównie fotografie sportowe. Już na początku właśnie tej swojej twórczości uczestniczył pan w różnych imprezach, dużych imprezach sportowych i tam właśnie zaczynał rozwijać tą swoją pasję twórczą. W Polsce przygotowaliśmy dla Państwa taki niewielki informator i tam właściwie są wszystkie wydawnictwa, które pan ilustrował swoimi fotografiami. Wspominamy również o wydawnictwach, dla których pan pracował, o wystawach, których miał bardzo dużo. Pierwsza wystawa odbyła się w roku 1955 i związana była z 5. Światowym Festiwalem Młodzieży, który odbył się w Warszawie wówczas. To zainteresowało pana Stefana Arczyńskiego, różne typy ludzkie, możliwość fotografowania ludzi z różnych nacji i z tego powstała pierwsza wystawa autorska, indywidualna wystawa. Później już było tych wystaw bardzo, bardzo wiele. Od roku 1956, od czasu odwilży politycznej, bardzo pan lubił podróżować po świecie, stąd mnóstwo fotografii z różnych zakątków świata.
ale w twórczości pana Stefana Wyszyńskiego dominują dwa tematy. Tutaj akurat na tej sali tego nie widać, ponieważ tu jest dużo takiej fotografii związanej z architekturą. To jest temat drzew i temat ludzi. Drzewa przeważnie w jakiejś, zobaczymy to w tej następnej sali, w takiej sceneli górskiej, często samotne, usychające drzewa. Ale to pan nigdy się nie zajmował fotografią ekologiczną, to nie jest w związku z ekologią, to jest po prostu w związku z trwaniem jakiegoś momentu w przyrodzie, z przemijaniem czegoś. Twarzy też tutaj za dużo nie prezentujemy na wystawie, ponieważ skupiliśmy się na architekturze, ale właśnie te portrety, które tutaj są, to są takie typowe portrety, wyglądają one jak gdyby posągi, fotografie ludzi, na których twarzach bardzo widać rys czasu. Niestety jest ich tutaj niewiele. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć ciekawego o panu? Pan jest do dzisiaj bardzo cenionym artystą fotografikiem. Właściwie we Wrocławiu to jest najbardziej znana postać w dziedzinie fotografii. I może na zakończenie jeszcze, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany jakąś fotografią, to mamy tutaj taki niewielki zbiór, ponieważ pan Stefan był związany kiedyś z Kamienną Górą i chciałby, żeby kamiennogórzanie mieli jakąś pamiątkę, właśnie jakąś ładną fotografię, to mamy tutaj taki zbiór, można nabyć sobie fotografie, są bardzo tanie te fotografie, a naprawdę bardzo piękne, warto je mieć w domu. To jest pan Stefan Arczyński, nie robi nigdy takich rzeczy na otwarciach, ale mówi, że dla kamiennogórzan zrobił wyjątek, ponieważ czuje z nami jakiś związek. Dziękuję bardzo. I może poproszę pana teraz o kilka słów. Pani już tak ładnie wszystko powiedziała, że ja już nie muszę nic dodawać. Ja chciałam podziękować serdecznie, że ja miałam w ogóle okazję tutaj państwo, którzy przybyli. Jak się człowiek musi czuć, jak ja wyjechałam 49 lat temu i po tylu latach nie zapomniana i że mogę tutaj pokazać swoje prace. Bardzo nas to cieszy i bardzo dziękujemy. Państwa zapraszam do obejrzenia teraz tych pięknych prac. Zapraszam również do naszego stołu, jak zwykle. Bardzo proszę. Panie Stefanie, kiedy wykonał pan pierwszą fotografię? Kiedy wykonał pan pierwszą fotografię? Kiedy w roku 1930 roku. Aparat, który kosztował jedną markę, zupełnie bez obiektywu, i tak, ale się cieszyłem jak dziecko. Miałem 14 lat wtedy. I co to było za zdjęcie? To było w Essen. To było właściwie pierwsze zdjęcie, było przypadkowo dom, który był... Kamienica, która była vis-a-vis mojego mieszkania. A kiedy założył pan pierwszy zakład fotograficzny? Zakład fotograficzny dopiero tutaj w Kamiennej Górze. To było w roku 48 albo 49, tak. A w międzyczasie gdzie pan pracował? W międzyczasie byłem, wie pan, ja się uczyłem fotografii od 1934 roku do wojny i później poszedłem do wojska. Ja byłem obywatelem niemieckim i byłem w Luftwaffe. Tam wywołałem filmy przez całą wojnę. I dopiero później, jak przyjechałem do Polski tutaj, zostałem obywatelstwo polskie akurat w Kamiennej Górze. No i tak dalej. Jak dostałem się do Związku Fotografików, to już nie miałem zakładu, tylko pracowałem jako wolny strzelec dla różnych wydawnictw. Pamiętam takie dobre czasy, jak pracowałem dla tygodnika Przyjaciółki, robiłem kilka lat okładki. I to była też pewna nauka, żeby na jakiś temat robić fotografię. Od 1946 roku był pan w Kamiennej Górze. Ma pan dużo zdjęć tego miasta z tego okresu? Mam różne zdjęcia, ale nie tak dużo. Jak się ma zakład, to trzeba siedzieć w zakładzie. I nie,
nie jeździć po świecie. A tutaj takie dobre zdjęcia, one właśnie powstały zawsze wtedy, jak wjechałem na urlop. To są takie urlopowe zdjęcia. Jak się pracuje, to się, nie ma czasu na to. Miał pan czas zobaczyć Kamienną Górę teraz, jak wygląda po tych 49 latach? No ja byłem już kilkakrotnie tutaj, wie pan, tam gdzie się zaczęło pracować i jak się dostało obywatelstwo polskie, to zawsze jest tak do połowy moje miasto, wie pan. Ja oczywiście się bardzo cieszyłem, że ja dostałem zaproszenie tutaj. Miałem swoich przyjaciół, pani Brandysową tutaj, która mnie pracowała ze mną, tak. Kiedy Kamienna Góra była ładniejsza? Wtedy, w 46 czy dzisiaj? No to tak powiedzieć, bo te pierwsze czasy to wszystko było nie tak jak teraz, oczywiście, to zupełnie jasne. Ale teraz dosyć ładna jest Kamienna Góra. Ma pan dwa ulubione tematy w swojej fotografii, drzewa i ludzie, akurat... Takie dobre tematy to są drzewa moje. Teraz ostatnio miałem we Wrocławiu 90 zdjęć tylko drzew. I oczywiście taki ulubiony temat to są oczywiście egzotyczne kraje, jak na przykład Hawaje. Tam byłem parę razy i tam oczywiście tam każdy, który przyjeżdża, robi dobre zdjęcia. To są takie, właściwie wiele takich zdjęć to są samograje. Jak człowiek pierwszy raz przyjeżdża do jakiegoś kraju, tak jak Grecja albo do Ameryki, do Nowego Jorku, to zawsze widzi coś nowego i coś ładnego. I to właściwie jest dosyć łatwe do malowania czy do fotografowania. A dlaczego zainteresowały pana akurat drzewa? Ja, wie pan, to zaczęło się właściwie w Kalifornii, bo tam zawsze są, często są pożary. I to właściwie to jest taki dobry temat, wie pan, jak umierające drzewa. Ja miałem też taką wystawę pod tytułem Martwe drzewa. Graficznie to wychodzi ładnie. Dużo jeździ pan po świecie, robi zdjęcia różnych krajów, czy... Już teraz nie, wie pan, to ani pieniądze, ani już zdrowie nie, właśnie ma już tyle lat, wie pan, to już, ja bym chciał jeszcze oczywiście, ale to nie jest takie łatwe. Czy jest jakiś kraj, w którym pan jeszcze nie był, a chciałby być? No dużo, wie pan, no właściwie nie byłem, tak, żona też zawsze marzyła o Australii, ale jakoś nie doszło do tego. Dziękuję bardzo. Proszę pana.